strzeliste wśród chmur. Witam wszystkich gorąco, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Jesteśmy oczywiście w Kronikach Mertany i kontynuujemy naszą przygodę. Musimy iść do pana Tadeusza Norka, ponieważ on ma do nas pewną sprawę. Pan do serca modlitwy śle kapłanki głos, gdy rosa opada na wrzos. Marzone mięso z wilka, coś tam sobie zjemy. Każdego poranka, gdy słońce rzuci, to magia uderza do drzwi. A! Ogłoszenia musimy. Ogłoszenia musimy wywiesić. Ogłoszenia. Biegniemy. Jej moc obecna wciąż otacza nas. Kupiłam gdy słońce przyświeca My Summer Car niedawno i złożyłam samochód, ale nie mam kół. Gdzie one mogą być? Koła są bardzo blisko mechanika. Jak jesteś u mechanika, to musisz jechać przez taki króciutki most i od razu za mostem po prawej stronie od mechanika jest dom opuszczony. I musisz się dostać do tego domu opuszczonego, rozwalić siekierą drzwi na przykład i na górze, na piętrze, na strychu są opony. Takie stare, ale działają. Jak się nazywa bohater Gotika? Marvin. Tak samo jak słynny Cheat. Dobra, musimy na tablicach ogłoszeniowych wywiesić, moi drodzy, to co musimy wywiesić, czyli ogłoszenia. Chłopiec na posyłki. Bodowin polecił mi rozwiesić jego 3 ogłoszenia na tablicy w Silbach. Kto wie, może dzięki temu zażąda mniejszej zapłaty za lekarstwo i orna. Okej, okay. Czyli tak, pierwsza tablica już została minięta. Uwaga. Zostaw ogłoszenie Bodwina. Super, pokaż ogłoszenia, nie ma dodatkowych. Idziemy. Jedno zostało rozwieszone. Biegniemy. Tablica ogłoszeń. Zostaw ogłoszenie Bodowina. Dobra. Na pewno sobie poradzisz. I jeszcze jedna tablica ogłoszeń gdzieś musi być. Sam bym na to nie wpadł. Tylko gdzie ona jest? Tutaj? Nie. Tak, tutaj są misje z ogłoszeń jak w Wiedźminie. To znaczy nie tylko i wyłącznie, ale są też. Dobra. Eder, ale kończę... Jak kończę na dzisiaj? Co, ja powiedziałem, że kończę Gotika na dzisiaj? Nie, co ty gadasz? Przecież poszliśmy gotować obiad. Oj, oj, oj. Czekaj, a co on robi? Fabio, co ty robisz? Co słychać? Przyszedłeś mnie denerwować? Fabio, wszystko okej? Nie no. Chyba jest ci wszystko okej, tak? Wszystko dobrze, rozumiem. Czujesz się dobrze. Git? No to git. Dobra, tu jeszcze jedna tablica ogłoszeń gdzieś jest. Otóż to. Jest trzecia. No musimy donosik jakoś zrobić. Okej. Okay. Chłopiec na posyłki. Zwiesiłem wszystkie, mogę wracać do Bodowina. Dobrze.
To ja sobie jeszcze przygotuję tutaj mięsko. Usmaż mięso, wszystko. Przygotuj posiłek. Mogę przygotować na przykład szaszłyki. Mogę przygotować... O! Tutaj coś. Takie coś. Dobra. Ogólnie jeszcze, wiecie co bym chciał zrobić? Bo nie mam za dużo hajsu. Ale chciałbym kupić wszystkie przepisy. A właśnie, czy on ma coś na sprzedaż? Oswald? Nie. Oswald nie, ale może piekarz ma na sprzedaż przepis jakiś. Dobra. A co ten taki stoi? Ten nic. Idziemy. Tururu tu 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 tu. Feliksik. Wszystko git? Biegniemy do Bodowina. Jesteśmy już niedaleko. Oj! Myślałem, że wpadnę tutaj w dziurę jakąś. Zaraz. Skąd boska dochodzi mnie pieśń? Głos harfy nadaje jej czcigodny ton. Dzwon. Dzień dobry, ja witam to Dowin. Rozniosłem wszystkie ogłoszenia. Ogłoszenia? Jakie ogłoszenia? No nie wytrzymam. A tak, nawet się nie spodziewałem, że uda ci się załatwić tę sprawę. Masz za fatygę. Ekstrakt many i ekstrakt leczniczy dostałem. O! Kiedy mikstura będzie gotowa? Znowu o mało nie przeszkodziłeś mi w kluczowym momencie przygotowania wywaru. Masz szczęście, że eliksir dla twojego brata jest skończony. Jedyne, co nam zostało, to go wypróbować. Oho! Przecież to eliksir dla mojego brata. Czemu ja mam go pić? Jeśli nie interesuje cię to, czy mikstura nie wywoła żadnych efektów ubocznych... Dobra, dawaj to. No to pij. Zdrówko. No i co? Odczuwasz jakieś zmiany? Zupełnie. Nie, no wszystko git chyba. Wygląda na to, że lekarstwo działa. Być może objawy wystąpią dopiero za chwilę. Na pewno wszystko w porządku? Tak, tylko jedno nie daje mi spokoju. Zawsze przebierasz się za ścierwojada, jak miewasz u siebie gości? Ścierwojada? Co jest? O bogowie! Co tu się dzieje? Fascynujące! Chłop za ścierwojada! Coś mi jest! Dostałem fazę chyba na ścierwojady. Oj. Efekt uboczny ścierwojada. Mhm. No już wstałem. Co się stało? Co się stało? Spokojnie, chłopcze. Wygląda na to, że dawka była za mocna. Będę musiał ją nieco osłabić przed kolejnymi eksperymentami. Jak długo byłem nieprzytomny? Kilka godzin, może dzień. Dokładnie nie wiem, nie liczyłem. Kolejnymi eksperymentami? No tak. No oczywiście chodzi mi o usprawnienie odtrutki na jad rzecznego krwiopijcy. Gdyby przypadkiem więcej takich nieszczęśników jak wy na nie natrafiło. Możesz dać mi już eliksir dla mojego brata? A właśnie. Gdzie ja go położyłem? On jest jakiś roztargniony. Gdzie on to położył? Aha.
Pozostała nam już tylko jedna rzecz do wyjaśnienia. Taki eliksir to nie jest tania sprawa. O nie! Ile? Zastanówmy się. Pozbyłeś się ścierwojadów? Pomogłeś mi ze sprawdzeniem mikstury? I rozniosłeś dla mnie ogłoszenia? Niech będzie 40 sztuk złota. No nie jest to aż tak. Nie mam tyle złota. Cholera. Rzeczywiście nie masz przy sobie niczego cennego. Uwaga! Dawaj więc wszystko, co masz i się wynoś. Mam ważniejsze rzeczy do roboty, niż męczenie się z kolejnym niewypłacalnym wieśniakiem. Ej, ale to byłoby na oszustwo, gdyby on... Gdybyśmy mieli 1000 złota, to on by nam pewnie całe 1000 złota wziął. Ciekawe jest to. F5. Dobra. No, już nie grzebiemy, już nie grzebiemy. Jak idzie? Kiedy akurat nikt... Dobra, to jest to. Mógłbyś nauczyć mnie czegoś o alchemii? Co? Ciebie? Przecież prędzej się otrujesz, niż zrobisz jakąś przydatną miksturę. Alchemia to forma sztuki, przeznaczona tylko ludziom inteligentnym. No ale tego nie wiedzieliśmy, Eder, nie? Co ci szkodzi spróbować? Najwyżej się okaże, że mnie nie doceniałeś. Dobra, ale zgadzam się tylko dlatego, żebyś dłużej nie smędził. No i nie zrobię tego za darmo. Jeśli mi wysadzisz pracownię, to muszę z czegoś opłacić naprawy. Nie wspominając już nawet o fakcie, że nauka u takiego mistrza jak ja po prostu musi swoje kosztować. Dobra. Mi nie jest potrzebna alchemia, oczywiście. Dobra, do widzenia, panie Norek. Wspaniałą pan postacią był. Nietuzinkową. O, a propos nietuzinkowości. Dobra. Pochodnia, bo jest ciemno. Jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Te wieże strzeliste wśród chmur nikną gdzieś. Skąd boska dochodzi mnie pieśń? Głos harfy nadaje jej czcigodny ton, donośny jak kościelny dzwon. Do serca modli... W tej grze można zamknąć widzę za technologię, oczywiście. Technologii. Idziemy do brata. Zapiszmy. Pieczona baranina dla Fabio. Pieczona baranina dla Fabio. Już ci mówię. Mianowicie... Czekaj. Skąd ja to wziąłem? Gdzieś znaleźliśmy... A ja nie pamiętam. Owcze mięso, tak, ale owca, ale ja nie pamiętam teraz, skąd ja je wziąłem. Ktoś pamięta za mnie? Tam też jest chyba baranina w worach, ale... ja je w taki naturalny sposób bardziej dostałem, że był jakiś baran, którego chyba jadły wilki, czy coś tam. Nie pamiętam dokładnie. Okej, do kogo mieliśmy iść? Do mojego brata. Mój brat jest u góry. Chyba. Nie wiadomo, on śpi, czy co on robi? Nie.
A, on śpi u... Dobra, już wiem. Oni śpią u tego. Dobra, już wiem. On śpi u tego w domku. O! Zebranie jest. Czekajcie, co się stało? Co tu robią ci wszyscy ludzie? Najlepiej będzie, jeśli porozmawiasz o tym ze swoim wujem. O cholera, co jest? Co tu się stało? Z tego co wiem, było włamanie, ale nie znam szczegółów. O kurde. Super Locks. Co się dzieje? Jesteś nareszcie! Gdzie ty się włóczyłeś, gdy byłeś najbardziej potrzebny? Co się stało? Zebrat! Ktoś się włamał i zdemolował moją chatę! Oto się stało! Z Jornem wszystko w porządku? Widzisz, tu jest problem. Gdzie jest Jorn? Jorn zniknął. Ja pierdzielę. Jak to zniknął? Nie mam pojęcia. Wiem tyle samo co ty. Wróciłem do chaty, zastałem ten bałagan, a po Jornie ani śladu. Znalazłeś jakieś ślady? Nic szczególnego, oprócz zniszczonych mebli i porozrzucanego po kątach dobytku. Nie znalazłem też krwi, więc jest nadzieja, że twój brat ma się dobrze. W takim razie trzeba to komuś zgłosić. Może wartownicy będą wiedzieli, co robić. Nie głupi pomysł, ale znając ich, wątpię, żeby kiwnęli palcem bez oficjalnego nakazu z góry. Jedyną osobą, która w tej sprawie może faktycznie coś zdziałać, jest starszy wioski. W końcu to on podejmuje wszystkie decyzje w Silbach. Ty w tym czasie idź popytać ludzi. Nie wierzę, żeby nikt nie widział ani nie słyszał, jak wywlekają z chaty takiego wielkiego chłopa. Chcesz się nas spotkać? Rozumiem. I tak już wiele dla nas zrobiłeś. Zrobiłbym dla was jeszcze więcej, ale muszę zadbać teraz o twoje i swoje bezpieczeństwo. Bezpieczniej będzie, jeśli prędzej czy później wyruszysz do miasta. To już Norek. Nie ruszam się stąd, dopóki Jorn się nie odnajdzie. Zrobisz jak chcesz, ale Silbach nie jest bezpiecznym miejscem. Dlaczego myślisz, że w mieście będzie bezpieczniej niż na wsi? Archolos to ogromna metropolia i trafiają tam różni ludzie. Łatwo jest tam wtopić się w tłum i rozpocząć nowe życie, nawet ludziom z zewnątrz. Poza tym regularne oddziały Straży Miejskiej zapewniają lepszą ochronę niż paru wartowników na krzyż. Masz w wiosce jakichś wrogów? A skąd ci przyszło do głowy, że taki stary rybak jak ja mógłby mieć jakichkolwiek wrogów? Może dlatego, że nie widziałem cię na oczy od kilkunastu lat. To prawda. Miałem kiedyś wyjątkowo nieuczciwą konkurencję, ale od dawna nie pracuję w tym zawodzie. Poza tym to Jorn zniknął, nie ja. Wierz mi, chłopcze, gdyby ktoś chciał mnie ukatrupić już dawno, miałby ku temu wiele okazji. Kogo powinienem zapytać o Jorna? Zacznij od wartowników. Jeśli faktycznie go porwano i wyniesiono z wioski, to któryś z nich musiał coś widzieć lub słyszeć. Możesz też popytać mieszkańców i swoich towarzyszy. Paru gapiów już się tu zebrało, więc możesz zacząć od nich. Mówiłem ci przecież, że idę do Bodowina po lekarstwo. Wygląda na to, że musieli od dłuższego czasu obserwować mój dom. Dokładnie wiedzieli, kiedy chata będzie pusta. Gdzie byłeś w czasie włamania? Poszedłem do gospody po herbatę ze spirytusem. Jorn zaczął gorączkować, więc pomyślałem, że mu pomogę. Skąd wiesz, że było ich kilku? Tylko spójrz na to pobojowisko! Myślisz, że jeden człowiek jest w stanie w tak krótkim czasie wywrócić cały dom do góry nogami? Nie przeszło ci przez myśl, że gdyby twoja chata miała drzwi na klucz, to złodziej tak łatwo by się do niej nie dostał? No przez okno by nie wszedł. To jest spokojna wieś, w której wszyscy się znają. A przynajmniej tak było do waszego przybycia. Aha. To wtedy dziwnym zbiegiem okoliczności zaczęły ginąć nam monety i drobne przedmioty. Aha. Masz nas za złodziei? Ciebie i twojego brata nie, bo was znam i wam ufam. Aha. Ale nie mogę tego samego powiedzieć o reszcie. Po co ktoś miałby niszczyć ci chatę? A po co miałby Jorna brać? Nie jestem głupi, by trzymać wszystkie oszczędności na wierzchu.
Gdy tylko dowiedziałem się o waszym przybyciu, na wszelki wypadek dobrze ukryłem swoje ciężko zarobione złoto. Mimo to ktoś znalazł moje zaskórniaki. Co ci zginęło? Brakuje dwóch mieszków, które trzymałem na czarną godzinę. Ten, kto to był, musiał wiedzieć, co robił. Dlaczego sądzisz, że za włamaniem stoją moi towarzysze? Czy to nie jest oczywiste? Większość z nich wygląda jak banda oberwańców i źle im z oczu patrzy. Muszę już iść. Jeśli uda ci się czegoś dowiedzieć, znajdziesz mnie u starszego. Jaka zmiana tematu, muszę już mam iść. Mam tylko nadzieję, że Jorn odnajdzie się cały i zdrowy. Zresztą też się daje, mam taką nadzieję. Rozdział drugi. Bez śladu. A teraz co z pozostałymi zadaniami? A nie, mam jeszcze je dostępne. Ostrze jak brzytwa. Wygląda na to, że węglarze mają problem z rosnącą liczbą zębaczy. Dobra, to do węglarzy można iść. A tutaj muszę pytać ludzi, tak? Bez śladu. Gdy wróciłem do Kurta, okazało się, że panego nieobecność żyjąc skinąłem wywrócone meble, bo nachodzi w skąd problem. Nie mogę teraz zebrać myśli, pytań, mam więc odpowiedzi. Trzeba działać i to szybko. Kurt powodził mnie, żebym przepytał wartowników, czy nie byli świadkiem czegoś podejrzanego. Mógłbym też porozmawiać z pozostałymi ludźmi w wiosce. Może ktokolwiek z nich wiedział. Dobra, jeszcze można iść do starszego wioski. No, no to generalnie możemy porobić parę rzeczy. To sprawka jednego z was. Jestem tego pewien. Dlaczego niby miałby stać za tym ktoś z nas? To proste. W wiosce panował spokój do czasu, gdy nie pojawiliście się wy, mąciciele i łajdaki. O ty, mącicielu. Wczoraj niejaki Fabio pobił w gospodzie jednego z naszych za to, że ten zwyczajnie się na niego gapił. Dryblas byłby go zabił, gdyby nie szybka reakcja jednego z wartowników. No, Fabio! Dlaczego jeden z nas miałby porywać drugiego z naszych? To się nie trzyma kupy. A cholera was wie! Pewnie mieli jakieś bandyckie porachunki. W Silbach żyją sami uczciwi ludzie. I mam nadzieję, że tak pozostanie. Mhm. Sprzedaj mięso. Pokaż mi swoje towary. O! On ma... Patrzcie, co ma. Fajda z mięsem. Zapiekanka. Mięsny bigos! Dobra, sprzedajmy. Sprzedajmy coś. Kostur sprzedałem i kupuję. Raz, dwa, trzy. Pewnie chleb trzeba kupić. Mam wszystko. Dobra. Nauczmy się tych przepisów. Dobra. Rozumiem. Chleb, dwa dowolne mięso, osełka tłuszczu. Rozumiem. Mięso, ser, sól, torebka pieprzu. Rozumiem. Bigos. Rozumiem. Dobra, Mandy. Pogadam z ludźmi. Mogę ci zadać parę pytań? Zwykle to ja przepytuję innych, ale śmiało. Co chcesz wiedzieć? Widziałeś może ostatnio łysego, umięśnionego faceta? Ma na imię Jorn. Imię niewiele mi mówi, ale wydaje mi się, że widziałem go razem z tobą, gdy szliście drogą w kierunku winnicy. Dlaczego pytasz? To mój brat. Przybyłem z nim niedawno do wioski. W czasie włamania przebywał w chacie Kurta, naszego wuja. I wszystko wskazuje na to, że został porwany. Porwany?
Brzmi dość nieprawdopodobnie. Też trudno jest mi w to uwierzyć, ale fakty mówią same za siebie. Na twoim miejscu nie wyciągałbym pochopnych wniosków. Mogę ci obiecać, że dam ci znać, jeśli tylko czegoś się dowiem o twoim bracie. Jeśli jednak faktycznie mamy do czynienia z porwaniem, to obawiam się, że pomóc może tylko Straż Miejska. Co wiesz o tym włamaniu? Zakładam, że niewiele więcej od ciebie. Przybiegłem tu dopiero po tym, gdy Wiktor mnie zawołał. Pogadaj z nim. Może będzie miał coś więcej do powiedzenia na ten temat. Mhm. Dzięki za informację. Porwalo go! Wiesz coś o zaginięciu Jorna? Wiem tylko, że zniknął, a chata Kurta została zdemolowana. Przyszedłem tutaj jako jeden z ostatnich. Nie widziałeś ostatnio czegoś lub kogoś podejrzanego? Większość mieszkańców patrzy na mnie podejrzliwym wzrokiem, jeśli o to ci chodzi. Ale gdybym miał obstawiać, kto mógł stać za tym włamaniem, to byłby Fabio. Dlaczego tak myślisz? To było widać, że od początku podróży na statku nie przepadał za twoim bratem. Gapił się na niego z podełba, jakby chciał go zamordować. Poza tym, w przeciwieństwie do was, Fabio nie ma tutaj wuja, który załatwi mu wszystko, czego potrzebuje. Dzięki. Pogadam z nim. Aha. Słyszałem, co się stało. Współczuję ci, naprawdę. Dzięki, ale zamiast współczucia przydałyby mi się informacje. Wiesz może coś więcej o włamaniu? Jakiś czas temu przyszedł do mnie Kurt i poprosił o herbatę ze spirytusem. Mówił, że Jornowi się pogorszyło i znowu zaczął majaczyć. Poprosiłem Martę o przygotowanie naparu i poszedłem sprawdzić, jak się ma twój brat. Kurt wszedł pierwszy do chaty i gdy tylko przekroczył próg, zaczął kląć na lewo i prawo. Wbiegłem za nim i zobaczyłem to pobojowisko, a po Jornie ani śladu. O kurde, czyli to była chwila moment. Nie, nie wydaje mi się. Jeśli to było porwanie, to ten ktoś musiał wiedzieć, co robił i jestem prawie pewien, że był to ktoś z zewnątrz. Nie jest tajemnicą, że mieszkańcy za nami nie przepadają. Nie podejrzewasz nikogo z nich? Mamy tu kilka osób, które od czasu do czasu sprawiają nam kłopoty. Na przykład taki Rick lub Otto. Ludzie w wiosce są raczej spokojni, czego nie można powiedzieć o miastowych. Często odwiedzają was ludzie z miasta? Dość często. A przynajmniej tak było do czasu ostatnich ulew. Teraz już trochę rzadziej. Szlaki zrobiły się niebezpieczne. Wszędzie pełno dzikiego zwierza i bandytów. Na twoim miejscu porozmawiałbym z wartownikami. Jeśli to był ktoś przyjezdny, wartownicy musieli go widzieć. Dzięki za pomoc. Dlaczego? Wiem, że to niewiele, bo tak potrzebuję. Ale jeśli jeszcze daleko będziesz czegoś potrzebował, zajrzyj do mnie. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Dobra. Bo korona. Idziemy do starszego. Idziemy pogadać ze strażnikami, wartownikami. Oni mnie lubią. Ci dwaj. To pogadamy z nimi. Hej. Hej, ty. Jak leci? Aha. Czasem jakiegoś ścierw... Aha. Jestem zajęty, zostaw mnie w spokoju. Aha. Zajebiście. O, tu się coś dzieje, dymy. Co jest? Jak się mają sprawy? Odkąd pomogłeś nam z kilku... Już wracasz? I co, udało ci się coś ustalić? Wciąż nad tym pracuję. A co u ciebie? Rozmawiamy. Jeśli będziesz mi przeszkadzał, wróć, gdy dowiesz. Mhm. Dobra. Czyli wiem, że nic nie wiem. Nihilnowi teraz. Idziemy dalej. Fabio! Hej. Ciebie podejrzewają. Wiesz coś o zaginięciu Jorna? Ten łysy mądrala się zgubił. Wygląda na to, że ktoś go porwał. Nie, nie podkładałem. I dobrze.
Może w końcu dostał od kogoś solidne baty. On jest jakiś nienormalny. Za ciągłe kłapanie dziobem. Od początku podróży miałeś na pieńku z moim bratem. Co czyni cię głównym podejrzanym? A nawet jeśli, to co mi zrobisz, mały gnojku? Ludzie mówią, że sprawiasz tu same problemy. Nie będzie ich obchodziło, czy ty za tym stałeś, czy nie. Ważne, że pozbędą się sprawiającego problemy osiłka. I co takiego niby zamierzasz zrobić? Wystarczy, że powiem o tobie Kurtowi. On powie starszemu, a starszy już zajmie się resztą. Dobra, dobra. Spokojnie. Dla twojej wiadomości nie mam nic wspólnego z porwaniem twojego brata. Zresztą, po co miałbym to robić? Prawda, nigdy go nie lubiłem, ale nie miałem powodu, żeby go porywać. Kto tutaj coś jeszcze... Farmerka... Kazen. Ej, ty! Wiesz coś o zaginięciu Jorna? Jorn to ten łysy ze statku. Nic o tym nie wiem. Przez cały czas siedziałem tutaj i grzałem zmarznięte kości. Anna! Ej, ty! Byłaś ostatnio świadkiem czegoś podejrzanego? A co? Wstąpiłeś do straży, że bierzesz mnie na spytki? Brat mi zaginął i potrzebuję informacji. Jorn zaginął? A to ci dopiero. Dam głowę, że ten łajdak Fabio za tym stoi. O, kolejna. Wątpię, żeby był mącicielka, kolejna. Gdyby nie patrzeć, jedziemy na tym samym wózku. W takim razie nikt już nie przychodzi mi do głowy. Ale na twoim miejscu zawiadomiłabym strażników. Okej. Okay. Rick, ty kurde tu cały czas pijesz. Może coś wiesz? Lea. Słyszałaś o włamaniu do domu Kurta? Kurta? Twojego wuja? Tego samego. Pierwsze słyszę, ale całkiem niedawno widziałam go w gospodzie. Był cały w nerwach. Pewnie nieźle musiał się przejąć tym włamaniem. Pobiegł po coś za ladę i wyszedł razem z Wiktorem. Widziałaś może, dokąd poszli? Nie mam pojęcia. Z Wiktorem? Było już późno i zaczynało padać, a ja jedynie ich minęłam w drodze do gospody. Pamiętasz coś nietypowego z tamtego wieczoru? Właściwie to był wieczór jak każdy inny. No, może z wyjątkiem tej ulewy. Poszłam się przejść, ale gdy tylko zaczęło lać, wróciłam do środka ogrzeć się przy kominku. Dzięki za pomoc. Może tu pogoda będzie miała, wiecie, znaczenie. Na przykład ulewa to jest błoto. Może coś z błotem, może jakieś ślady, może coś, może ktoś ma ubłocone ubrania. Hej, ty. Mam do ciebie parę pytań. A ja mam robotę. Jeśli mi pomożesz, obiecuję pomóc ci w pracy. Wybij to sobie z głowy. Jeszcze byś tylko naniósł mi więcej błota niż poprzednim razem. No mówże, o co chodzi? Byle szybko. Chodzi o Jorna. Guloszyk się skończył, co? Na kolejną porcję będzie musiał poczekać. Czyli nic nie wiesz? Czego miałabym nie wiedzieć? Mój brat zaginął i wszystko wskazuje na to, że został porwany. Porwany? A co porwalo ja mam z tym wspólnego? Całe dnie spędzasz w gospodzie. Może słyszałaś ostatnio coś lub kogoś podejrzanego? Oprócz waszej hordy każdy tutaj jest swój. A nie, czekaj no. Był tu taki jeden ostatnio ze straży. O! Straszny furiat i wiecznie pijany w sztok. Prawie jak ten wasz Fabio. Ciągle zaczepiał i straszył gości. To w końcu się wkurzyłam, wzięłam miotłę, pogoniłam go stąd, aż się za nim kurzyło. Wyrzuciłaś strażnika miejskiego z gospody? A co? Strażnik, nie strażnik, co za różnica? Widzę, że sprawia kłopoty, to nie będę się z nim patyczkować. Wiesz, w którą stronę poszedł? Pewnie w kierunku miasta, tam skąd przylazł. Dzięki za informację. Tata, a teraz idź już. Ej, ty. Nie widzisz, że coś ro... A, spadaj. Ej, ty. Hej, ty. Bastian. Zaglądał tutaj ostatnio ktoś spoza wioski? Tak, cała banda obcych przybyła ostatnio od strony wybrzeża. A oprócz nas?
Od tygodnia nikogo nowego nie widziałem, z wyjątkiem jednego kupca. Mój brat zaginął. Wiesz może coś na ten temat? Wiem tylko tyle, co powiedział mi Wiktor. Powinieneś z nim o tym pogadać. Już z nim rozmawiałem. Liczyłem na to, że może dowiem się czegoś więcej od ciebie. Przykro mi, chłopcze, ale to wszystko, co wiem. Powiedz mi więcej o tym kupcu. Nazywa się Petra i z tego, co wiem, należy do gildii. Sprzedaje różne Petra. Towary, od tkanin i broni, po zioła i przyprawy. W przeciwieństwie do handlarzy z miasta, jej ceny są wyjątkowo atrakcyjne, więc jeśli chcesz zaoszczędzić, powinieneś z nią pogadać. Kobita! Kobita! Gdzie ją znajdę? Większość czasu spędza tu, w gospodzie. Mówiła coś o braku perspektyw i rychłym powrocie do miasta, ale jeśli się pospieszysz, może ją jeszcze złapiesz. Dzięki. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Hej! Hej! Jagle! Wybacz, ale pogadamy później. Muszę wracać do... Dobra. Dobra, zobaczymy, gdzie jest ta kobitka. Może on coś wie, Nie, tu farmer siedzi, a nie Ezekiel. Bardzo podejrzane. O, jest Petra. Ruda! Fajna! Jest. Bastian wspominał, że jesteś handlarką i niedawno przybyłaś do wioski. Zgadza się, co w związku z tym? Niedawno zaginął mój brat. Nie widziałaś nic podejrzanego? Porwanie? W Silbach? Przecież tu się nic nie dzieje. To chyba najbardziej nużące miejsce na całej wyspie, a przynajmniej było do tej pory. Przykro mi, chłopcze, ale dopiero co dotarłam do wioski. Byłam zmęczona, więc udałam się prosto do łóżka. Lepiej dokładnie wypytaj tutejszych. Ludzie w wiosce widzą znacznie więcej niż chcą mówić. Dzięki za radę. Wróć do mnie za jakiś czas. Może akurat zainteresuje cię coś z moich towarów. Jakie towary oferujesz? Aktualnie przeprowadzam małą inwentaryzację moich towarów, ale mogę zaoferować ci ten wspaniały pancerz kolczy. Idealnie nadaje się do walki z wilkami, ścierwojadami, jak i potrafi również ochronić przed ostrzem rozwścieczonej konkurencji. O kurwa. Dwadzieścia pięć. Wejdź, z nim nie rozmawiałem jeszcze. Cholera. Pokaż mi. Miło mi to słyszeć. Pokaż mi. Idziemy stąd. Idziemy z Mordorą? To nie była Mordora. Kościół. No bo co, idziemy? Rick i Otto. Jeszcze idę do Otto zagadać. Jest pasterz. To ty mnie wrobiłeś! To musiałeś być ty! O nie! Wiedzieć od razu, żeby ci nie ufać. A teraz to dostanę baty. Oj, dostanę. Wynoś się, zanim puszczuję cię swoimi owcami. Cholera, co się dzieje? Wynoś się.
Dobra, to nie będziemy z nim. Nie działają tikety, no po co to wpisujecie? Aj, aj, aj. Dobra, to musimy ze strażnikami pogadać. Zjadłem wszystkie wafelki suche. Kukurydziane. Owce bojowe, tak? To są owce bojowe. O, czekajcie, tu jest taki handlarz. On może coś wie. Oj, wskoczyłem mu na łeb. Cieszę się, że jesteście. Night Creepy, dzięki Night za 5 miesięcy. Night Creepy jest szefem od 5 miesięcy. Elo Bonkul, long time no see, jak się miewasz? Long time no see, dziękuję bardzo, okej. Okay. Powolutku. Hej. Mogę ci zadać kilka pytań? O co chodzi? Co wiesz o włamaniu u Kurta? Niewiele. Właściwie to tylko tyle, co ludzie mówią na polu. Co tu dużo gadać? Szkoda faceta. Całe życie żył w spokoju i na stare lata spadła na niego taka tragedia. Przechodził tędy ostatnio łysy, umięśniony facet? Był mniej więcej mojego wzrostu. Chłopie, nikt oprócz myśliwych tędy nie chodzi. Większość przyjezdnych korzysta z bramy wschodniej. Zagadaj z Feliksem, to on jej pilnuje. Widziałeś lub słyszałeś ostatnio coś niezwykłego? Cały czas widzę i słyszę coś niezwykłego. Wieści z frontu są coraz gorsze, a ludzie coraz bardziej niespokojni. Trakty są pełne bandytów. Grupa obcych zjawiła się u naszych bram i jeszcze ta przeklęta bestia grasuje gdzieś po okolicy. Jest źle i będzie jeszcze gorzej. Zapamiętaj moje słowa. Aha. Dzięki za rozmowę. Do zobaczenia. Jest źle. Znowu jedna z tych głupich... Okej, Maras, bardzo fajnie. Przechodził tędy niejaki Jorn? Kto taki? Mój brat Jorn. Jest łysy i mniej więcej mojego wzrostu, ale ma trochę szersze ramiona. Niedawno przybyliśmy do wioski, razem z resztą naszych towarzyszy. Wszystko jasne. Dlaczego nie kojarzę typa? Jesteście tymi przybłędami, co to żebrzą i szwędają się gdzie popadnie. Widziałeś go czy nie? Nie przypominam sobie. Widziałeś kogoś podejrzanego? Kolejne pytania? Od pytań robię się spragniony. Aha. Masz mu coś na przepłukanie gardziołka? Kurde, mam! Mam piwo i tak wielu dalej. Wielu miastowych odwiedza Silba? Mam. Zbyt wielu, jak na mój gust. Na szczęście mam polecenie sprawdzać tylko tych, którzy tu włażą, a nie wyłażą. Skoro sprawdzasz tylko tych, którzy przychodzą do wioski, to skąd wiesz, że mój brat z niej nie wychodził? A po co mam sobie dokładać roboty? Zresztą, im mniej obcych, tym lepiej dla nas. Piwo. Proszę, na zdrowie, abyś się zakrztusił. Piłem lepsze, ale jak na krótką przerwę w pracy, to w sam raz. Zatrzymaj resztę. Nie chcę skończyć jak ten pijaczyna ostatnio. Jaki pijaczyna? Niedawno jacyś przejezdni tak tęgo zabalowali, że jednego z nich przez bramę musieli wynosić. Pamiętasz, jak wyglądali? Jeden z nich, wielki i gruby... To Jorna wynosili! Drugi, chudy, że prawie tyczkę przypominał, a pośrodku nieszczęśnik, co to najwyraźniej nie umiał sił na zamiary mierzyć. Aha. Zawsze powtarzam, nie wlewaj więcej do ust, niż wytrzymać może twój brzuch. W którą stronę poszli? Pewnie tam, skąd przyleźli, czyli w kierunku miasta. Jak wyglądał ten nieszczęśnik? Myślisz, że pamiętam mordę każdego przebłędy, który się tu zawieruszy? Nie mam pojęcia, jak wyglądał. To wszystko, co moi drodzy, wiedzieć. Czyli oni... Nareszcie gadasz z sensem. Widzicie, czyli oni, jakichś dwóch zakapturzonych i wyniosło tego Jorna i on myślał, że to jest pijak. Dobra. Felix widział dwóch ludzi, czyżby to byli porywacze? W kierunku miasta. Dobra, jeszcze jeden jest. Idziemy tam. Do tego jednego jeszcze. Czy Bonkolga za karę w Gotika? Dlaczego? Za karę? Bardzo lubię Gotika. O, kosa. Stara kosa, cyk.
Okej. Przechodził tędy ostatnio Jorn? To taki? Facet mniej więcej mojego wzrostu. Łysy, ale trochę bardziej umięśniony. Poznałeś go jakiś czas temu, gdy przybyliśmy do wioski. Razem z resztą naszych towarzyszy. Nie widziałem tu tego przybłędy. Idź zawracać głowę komu innemu. W takim razie poszukam go gdzieś indziej. Hej! Może lepiej powinienem rzucić okiem na te okolie. Harry. Mówią, że sprawdzić tą okolicę tutaj. Może tutaj jest? Nie ma czego plądrować. Dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Niczego tu nie znajdę. Czekajcie, bo jest ognisko jakieś. Ty, czekaj, tam jest ognisko. Jest jakieś obozowisko. Czekajcie. Znalazłem jakieś obozowisko. Uwaga, czat. Wait for it. O, zróżnicowana dieta poprawiła twoje zdrowie plus 5. Widzieliście to? Jak jem różne potrawy, co się wydarzyło? Zajebiste to jest w tej grze. Uwaga, sprawdzimy. Niczego tu nie znajdę. Rozerwę cię na kawałki. Bandyci! O kurwa. Dobra, jednego porobiłem. No. Kurde, no nie... Czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Gigaczat. Szaszłyk F5. Co to jest za... Włókno cięciwe, wytrychy, złoto, podstawowe podstawy kradzieży kieszonkowej.
Pytrych. Ferek. A to już było. Okay. Smażone mięso. Bandyci pokonani. A to byli tacy po prostu bandyci. To nic nie wnosiło do tej przygody. Tak mi się wydaje. Nie byli powiązani z tym. Niczego tu nie znajdę. No chyba, że mieli coś przy sobie. List do przyjaciela. Jaja. Dla Bastiana. No, raczej nic. Dobra. Kiedy gotik? Już jest. To teraz, to już, to dziś. Dobra. Idziemy dalej. Na jeden hit jest taki ścierwojad. Nie ma czego plądrować. Dobra, tutaj nie ma nic. Jest jakiś wilk. Z tym wilkiem nie mamy nic wspólnego. Damian, nie wiem, ja nie miałem takiego problemu. Dobra. Biegniemy dalej. Woo! Prawie spadłem. Harry! Bo tu bandyci, kurde, są. Ktoś czegoś nie wie o bandytach? Gdzie on jest? Pogadajmy z Oswaldem. Oswald to spoko ziomek. Tylko on może się nie interesować niczym. Nie. On się może niczym nie interesować. Grasz na samej klawiaturze? Nie, czasem myszki używam. Remi? Pokaż mi. Dobra. Farmer. Górnik. A może nowe zlecenia są, co? O, niebezpieczne trakty na Archolos. Jest coś nowego, poczekajcie. Szanowny podróżniku, wyspa Archolos oferuje niezliczone zabierających deszcz pieszach widoków. Jednak by twoje wędrówki nie skończyły się zbyt szybko, ze skutkiem tragicznym zalecamy unikania wymienionych poniżej okolic. Tereny dawnej twierdzy Warthal, północno-zachodnia część wyspy. Mgliste moczary, południowo-wschodnia część wyspy. Południowe bagna. Wszystkie te miejsca znane są wielu czyhających tam niebezpieczeństw i niejednokrotnie otrzymywaliśmy raporty o zaginionych w tamtych okolicach podróżników. Dla największego komfortu i bezpieczeństwa radzimy zawsze podróżować po wyspie z naszymi gońcami. Podpisano Rada Gildii Kupieckiej Archolos, moi drodzy. O, w ogóle patrzcie, co ja mogę zrobić. Mogę tak oddalić kamerę. Teraz sobie dopiero zdałem sprawę. O.
na scrollu. Z myszki. Pokaż mi. Jagody. Kupmy. Kupmy te przepisy, kupmy. Są bardzo ważne przepisy. Rozumiem. Rozumiem. Dobra. Może z tym pogadamy strażnikiem. Oby to było. Widziałeś gdzieś łysego, umięśnionego faceta? To jeden z was? Tak, to mój brat. Zaginął i szukam kogoś, kto by coś wiedział na jego temat. Zaginął? W tej wsi nic i nikt nie ginie od tak. Znając was, obcych to pewnie wlazł, gdzie nie powinien był wleźć i podkrada zapasy uczciwym ludziom. Ta, na pewno. Słyszałeś coś o włamaniu do Kurta? Włamanie do Kurta? Pierwsze słyszę. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby stał za tym ktoś z was. Łysy z Brazerstw. Od czasu, gdy tu się pojawiliście, myślicie, że wszystko wam się należy. Do roboty byście się zabrali, jak porządni ludzie. Dobra, gościu, bez przesady. To głupoty gadasz. Do roboty. Już hej. Nie przesadzaj. Co ty tam pijesz? Uwe. Coś widziałeś, czy nie? Dobra, Uwe, a czekaj, pokaż mi swoje towary. Pokaż mi. On ma wytrychy. Zestaw wytrychów dla początkujących. Ciekawe, co to jest. Dobra. Stone. Chwila. Halo. Chcę być silniejszy. Chcę. A widzicie, nie masz tu tak złota. Trzymaj. Hej. Tak z ciekawości, skąd pozyskujesz materiały do pracy? Wypalasz je w piecu, czy skądś sprowadzasz? To zależy, o jakich materiałach mówisz. Węgiel skupuję od Helmuda na wschodzie wyspy. Powstałą z niego surówkę wypalam w piecu albo jednorazowo w dymarkach. Widzę, że masz jakieś pojęcie o robieniu w kuźni. Kiedyś pomagałem ojcu przy pracy, ale to stare dzieje. Wiele zdążyłem już zapomnieć. Kowalstwo to sztuka, której się nie zapomina. Podobnie jak cięcie drewna czy oprawianie zwierzyny. Masz wokół ten sam błysk, który kiedyś widziałem u mojego ucznia. Gdybyś chciał, mógłbym spróbować coś z ciebie wykrzesać. Pokaż. O kurwa. Ale broń. Wow. Zakrzywiony miecz, to jest taki flamberg. Wow, lekki topór bojowy. Ale bym takim toporem przypierdzielił, co? Ale 200 kosztuje. Kołysacz. No właśnie, czy opłaca się iść w kowalstwo? Nie wiem. Poszedłem w gotowanie. Czy można być tu wszystkim? Ciężko stwierdzić. Sam. Od paru lat, chłop. Czekajcie. Tak. Kowalstwo, zielony koszt 5, 150, co słychać. Nie no, jak umie ma nauczyć kowalstwa za 150, to za 200 mam broń zajebistą. Co? Coraz więcej osób trafi. Dobra, to już z nim gadałem. Czas nam. Tak. A może z takim pasterzem zagadam? Kto wie, może on coś wie, może on coś widział. Ej, ty. Nie. Pohandluj. Pewnie. A, mogę z nim. A, mam jajecznicę z nim, dobra. Moje bar.
Moje baraki to ma bardzo wyzywy. Idziemy. Skórę będzie trzeba sprzedawać, ta. Trzeba uważać na to, co się mówi. Dobra, idę do baby, co gotuje tutaj. Hej, ty! Mam... Nie mam żadnego dania na sprzedaż. Naprawdę sądzisz? To przecież oczywiste. Co to jest? Zapiekanka farmerska. Gulasz z dzika na winie. Co się na winie? Pasztet. A wytworzono, że 0. To mogę przynajmniej zobaczyć, ile już stworzyłem. Tu kiełbasy brakuje. Osełka tłuszczu jest potrzebna. To musimy kupić osełkę i worek mąki musimy kupić. Dobra, no że to kosztuje po 50 golda niestety, wiecie. To nie jest takie łatwe. Dobra. No to weźmy od niej. Hej, ty. Mam... O. Masz. Dla ciebie. Masz, 60 dostałem. 60, zajebiście. Jak leci? Był u mnie ostatnio facet, który usilnie próbował mnie przekonać, że z chrząszcza można zrobić pyszną potrawkę. Tak. Upadł na głowę, czy co? Snaf. Zajebiste z chrząszcza potrawka jest. Ty się nie zdasz, babo. Dobra, moi drodzy, zakończymy tutaj nagrywanie na Archiwum Live. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądali ten odcinek. I co mogę powiedzieć w następnym? No cóż, no kontynuowanie śledztwa. No i chyba możemy spróbować iść zabić. No nie dam rady, no ale... no trzeba by było iść, słuchajcie, ubić te bestie. Ojejku, zobaczymy.